Spożywaj tylko proste posiłki i nigdy nie jedz dosyta. Dzięki temu nie tylko zyskasz zdrowie do walki, ale też wzmocnisz swoją odporność psychiczną. Szybkość, siła i zwinność są mniej istotne niż wytrzymałość, wytrwałość i odwaga. Akceptacja śmierci pozwala ci odważnie przeżyć życie. Uwalnia umysł od ograniczeń, jakie wynikają ze strachu, oraz wyzwala twój prawdziwy potencjał. Każdy Spartanin powinien przejść przez jakiś etap próby fizycznej oraz psychicznej. Po jej zakończeniu rodzi się na nowo, lepszy niż kiedykolwiek. Otaczaj się ludźmi, którzy bezlitośnie dążą do osiągnięcia jak najlepszych wyników. Nie wdawaj się w plotki. Bierz udział tylko w rozmowach, które będą karmić twojego ducha. Nieustannie stawiaj się w trudnych sytuacjach, w których będziesz musiał tonąć lub pływać. Wielki Spartanin musi potrafić szybko przystosować się do zmian. Lider nigdy nie stoi bezpiecznie na tyłach. Znajdź sposób na wprowadzenie krótkich chwil dyskomfortu do swojego codziennego życia. Zapewni to dobre samopoczucie i uchroni cię przed rozleniwieniem. Poświęć się nieustannemu treningowi fizycznemu bez względu na okoliczności i uczucia. Największą hańbą dla Spartanina był powrót żywym z przegranej bitwy. Nie odpuszczaj wyzwania, jakie sobie wyznaczyłeś, jeśli nie dałeś z siebie wszystkiego. Nie bądź ofiarą okoliczności. Naucz się być samodzielnym i przygotowanym na każdą sytuację. Spartanin nie pyta, jak liczny jest wróg, ale gdzie znajduje się wróg. Poszukuj silnego rywala. Wymusi na tobie większe starania. Słowa mają moc. Subskrybuj nasz kanał. Korzystaj z mocy słów. Zmieniaj swoje życie. Który cytat podobał ci się najbardziej? Napisz w komentarzu.